Szanowni Państwo, zbliża się termin składania uchwał rocznicowych na rok 2022. W tym roku mamy 5 patronów 2021 roku uchwalonych przez Sejm. Wszyscy oni to mężczyźni. Dlatego wraz z działaczkami partii Razem przygotowaliśmy uchwały, które będą honorować kobiety. W tej chwili kobiet praktycznie nie ma w opowiadaniu o historii Polski, o dokonaniach naszych naukowców, o walce o niepodległość, o naszym sporcie. Nie ma ich w szkołach, nie ma ich na rondach i placach, kiedy uchwalamy nowe nazwy ulic czy w kolejnych miastach. Tymczasem kobiety zasługują na należne im miejsce, zasługują na to, żeby je uznać, żeby uznać ich dorobek, żeby sprawić, aby rzeczywiście mówiono o nich i żebyśmy się dowiedzieli o ich wkładzie w historię naszego kraju. Sejm powinien być miejscem, który ten trend wyznacza. Uchwalenie roku 2022 rokiem jednej z matronek umożliwi mówienie o tym i zachęci do mówienia o nich i o ich historii w szkołach, w domach, na spotkaniach klubów dyskusyjnych, w bibliotekach czy na panelach eksperckich. To jest sprawa absolutnie kluczowa. Musimy pamiętać o tym, że kobiety nie tylko stanowią połowę naszego społeczeństwa, nie tylko należy im się prawo do równego traktowania i równych praw, ale one o te prawa walczyły bardzo aktywnie. One walczyły również o naszą niepodległość, osiągały niesamowite wyniki w sporcie, włożyły ogromny wkład do polskiej nauki. I o tym chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam Wiktorię Aleksandrę Barańską, autorkę uchwały o Ludwice Karpińskiej-Wojczyńskiej. Przez ostatnie 20 lat Sejm ustanowił 50 patronów kolejnych lat. Wśród nich znalazły się tylko 3 kobiety. 47 stanowili mężczyźni. 150 lat temu urodziła się Ludwika Karpińska-Wojczyńska. W przyszłym roku minie 150 lat i będziemy mogli uczcić pamięć tej bardzo ważnej psycholożki, psychoanalityczki, filozofki, która tak naprawdę została zapomniana, pomimo tego, że jej wkład w polską naukę, w promocję psychoanalizy, która wtedy stanowiła nowy trend, nowinkę popularną w Europie, a która nie była znana w Polsce, więc została przeniesiona właśnie przez nią, jest naprawdę ogromny. Potrzebujemy mówić o takich postaciach, potrzebujemy mówić o kobietach, które pomimo utrudnień, które spotykały na swojej drodze, pomimo tego, że nie mogły studiować we własnym kraju i musiały wyjeżdżać na studia za granicę, wkładały ogromny wkład w rozwój polskiej nauki, były niezwykle ważnymi postaciami i budowały, zamiast tworzyć kolejne podziały. Jako dziewczynki chcemy móc się uczyć o takich postaciach, nie o kolejnych kościelnych hierarchach i dostojnikach, jak Karol Wojtyła czy Stefan Wyszyński, którzy swoimi różnymi decyzjami wprowadzali także wiele zła. Mamy przykłady wspaniałych, pozytywnych matronek, takich jak właśnie Ludwika Karpińska-Wojczyńska, której życiorys i dokonania są naprawdę wspaniałe i mogą stanowić wzór dla dziewczynek, które mają już dosyć słuchania ciągle tylko o mężczyznach. Chcemy poznawać wielkie postaci polskiej nauki, które były kobietami. Chcemy mieć dostęp do informacji o nich i chcemy, żeby Sejm wspierał takie postaci, a nie osoby, o których wszyscy już słyszeli, które wychodzą już nam bokiem tak naprawdę, o których słuchaniu mamy już dość, a którzy robili także bardzo złe rzeczy. Chcemy postaci takich jak Ludwika Karpińska-Wojczyńska, jako matronek 2022 roku. Teraz zapraszam Martynę Jałoszyńską, która jest autorką uchwały o Kazimierzu Bujwidowej. W 2022 roku będziemy obchodzić 90. rocznicę śmierci Kazimiery Bujwidowej. Jej nazwiska nie znajdziemy w polskich podręcznikach, podobnie jak nazwisk wielu innych wybitnych, zasłużonych polskich działaczek. Ale Kazimiera Bujwidowa zasługuje na naszą pamięć i przede wszystkim na naszą wdzięczność. To w dużej mierze jej działania przyczyniły się do tego, że dzisiaj my, polskie kobiety, możemy studiować na uczelniach wyższych. Mąż Kazimiery Bujwidowej był wybitnym naukowcem i pierwszym polskim bakteriologiem. Ona sama też była zainteresowana nauką i tak naprawdę dorównywała mu inteligencją i pracowitością, ale nie mogła studiować, bo w tamtych czasach w Warszawie i w Krakowie, gdzie mieszkała, uczelnie nie przyjmowały kobiet. Kazimiera Bujwidowa poświęciła więc dużą część swojego życia temu, by jej córki mogły zrealizować jej marzenia. I udało jej się.
Dzięki jej działaniom w 1894 roku Uniwersytet Jagielloński po raz pierwszy dopuścił słuchaczki na wykłady, a 3 lata później oficjalnie zezwolił kobietom na uzyskiwanie dyplomów. Bujwidowa działała jednak również na wielu innych frontach. Była liderką krakowskiego ruchu emancypacyjnego i walczyła o prawa kobiet. Publikowała artykuły naukowe i felietony. Pracowała w laboratorium swojego męża. Zakładała pierwsze żeńskie gimnazjum i przede wszystkim wychowywała też swoje córki. Wypowiadała się na temat edukacji, na temat higieny. Walczyła z analfabetyzmem. Poświęciła pracy społecznej znaczącą część swojego życia. I my dziś powinniśmy to docenić. Tak jak powinniśmy docenić działania setek zapomnianych, wybitnych polskich postaci. W uznaniu dla tego, jak działania Bujwidowej wpłynęły na kolejne pokolenia Polek, wnioskujemy, aby ona również stała się jedną z patronek 2022 roku. Dziękuję i teraz zapraszam Monikę Cieplińską, która opowie o uchwale swojego autorstwa uczczącej Marię Konopnicką. Maria Konopnicka była jedną z najwybitniejszych polskich poetek, pisarek, krytyczek literackich. Wychowywała się w atmosferze patriotyzmu, co miało silny wpływ na jej twórczość. W trakcie swojego życia niejednokrotnie angażowała się w akcje jawne i konspiracyjne, protesty przeciwko ustrojowi niesprawiedliwości społecznej. Była aktywistką, próbowała zradykalizować program czasopisma dla kobiet Świt, który redagowała. Wspierała strajk dzieci wrześnieńskich, angażowała się w protesty przeciw ich prześladowaniu. Kampania publicystyczna poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w momencie napisania Roty osiągnęła punkt szczytowy. Często pomijanym faktem jest jej walka o prawa kobiet. Domagała się ich pełnego równouprawnienia. Była odważną, wyzwoloną kobietą, matką 8 dzieci, partnerką Maryi Dulębianki. Mimo wiary w Boga miała negatywną opinię na temat Kościoła katolickiego. Była przeciwniczką papieża Leona XIII, dlatego jej pogrzeb, który zamienił się w manifestację patriotyczną, odbył się bez udziału duchowieństwa. W przyszłym roku przypada 180. rocznica jej narodzin. Mając na względzie zarówno szczególne zasługi Marii Konopnickiej, jak i niską reprezentację kobiet matronek, jest to idealny moment, by uhonorować ją matronatem roku 2022. Zapraszam teraz Krzysztofa Grochowskiego, który opowie o Lidii Ciołkoszowej. Szanowni Państwo, w przyszłym roku minie dokładnie 120 lat od śmierci i dokładnie 120 lat od urodzin i dokładnie 20 lat od śmierci Lidii Ciołkosz, jednej z najważniejszych polityczek ostatniego stulecia. Lidia Kahan, która do historii przeszła pod nazwiskiem męża jako Lidia Ciołkosz, była socjalistką, członkinią Polskiej Partii Socjalistycznej, przywódczynią partii w Małopolsce i jedną z pierwszych kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, które znalazły się w ścisłym kierownictwie jakiejkolwiek partii. Całą swoją działalność polityczną w dwudziestoleciu poświęciła walce o demokrację, walce o prawo do godnego życia dla milionów, o prawa kobiet i o prawa pracownicze. Była jedną z pierwszych osób w Polsce, która zakładała robotnicze świetlice. Jedną z pierwszych osób, która twierdziła, że praca opiekuńcza, praca wychowawcza to też praca i państwo powinno o nią dbać. W 1936 roku wraz z mężem stanęli na czele jednego z największych w dwudziestoleciu strajków w Krakowie. Strajk się zakończył tragicznie masakrą robotników przez policję w fabryce Semperit. A Lidia Ciołkosz stanęła następnie na czele komitetu, który niósł pomoc rodzinom ofiar tego strajku. Na działaniach Lidii Ciołkosz będą kilkadziesiąt lat później wzorowane działania Komitetu Obrony Robotników w 1976 roku. W trakcie wojny Ciołkoszowie wyemigrowali, nie wrócili do Polski po 1945 roku. Na emigracji Lidia stała się kustoszką pamięci o polskim eksperymencie demokratycznym z dwudziestolecia, ale przede wszystkim o polskim demokratycznym socjalizmie i odegrała nie do przecenienia rolę w zachowaniu pamięci o nim. Żyła bardzo długo, w 1989 wróciła do Polski i została honorową przewodniczącą odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej w odrodzonej demokratycznej Polsce. Przez niemal 100 lat swojego życia Lidia Ciołkosz była nie tylko świadkinią historii, ale też aktywnie ją kształtowała. Niewiele osób miało na polską politykę tak duży wpływ jak ona w poprzednim stuleciu. Jesteśmy przekonani, że takie osoby jak,
jak Lidia Ciołkosz zasługują na to, żeby pamięć o nich była obecna szerzej i zasługują na to, żeby zostać matronkami roku 2020. Dziękuję. Szanowni Państwo, naszą ostatnią matronką, którą składamy, o której uchwałę składamy dzisiaj do Sejmu, jest Wanda Rutkiewicz. Wanda Rutkiewicz zapisała się w historii polskiego himalaizmu i światowego himalaizmu. Dzięki temu, że zdobyła Mount Everest jako pierwsza kobieta i jako pierwsza osoba w Polsce, jako trzecia kobieta na świecie. Ale jej himalaizm przyniósł jej rzeczywiście światową sławę, ale nie możemy zapominać również o jej pracy zawodowej. Pracowała w Instytucie Maszyn Matematycznych, gdzie w gronie wybitnych polskich pionierów polskiej informatyki pracowała nad pierwszymi modelami komputera. Angażowała się tam również w działania zakładowej Solidarności. Uchwałę o niej przygotowała Anna Roszman, której niestety dzisiaj nie ma z nami. Bardzo tego żałujemy. Te wszystkie postacie, które przedstawiliśmy, to są wybitne, wybitne postacie. Większości z nich, większość Polaków po prostu nie zna. Zasługują na to, żebyśmy je poznali, zasługują na to, żebyśmy o nich mówili, a kobiety i dziewczynki w Polsce zasługują na to, żeby móc na nie patrzeć jak na wzory dla samych siebie, jak na wzory dla swojej pracy, jak na modele, które mogą naśladować w swoim życiu, jak na modele, które mogą naśladować w dzisiejszych czasach, kiedy walka o prawa kobiet przybiera na sile i kiedy potrzebne są te silne modele kobiece po to, żebyśmy mogły czuć, że kontynuujemy jakąś walkę, że nie jesteśmy w tym same nie tylko dziś, ale że za nami stoją te wszystkie kobiety, które walczyły o prawa kobiet, o prawa człowieka, o Polskę przez ostatnie lata. Wzywamy więc Sejm do tego, żeby uchwalił te uchwały. Skoro w zeszłym roku, w tym roku mamy rok mężczyzn, niech przyszły rok będzie rokiem kobiet. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za udział w konferencji.